Panie prezydencie, pan jest historykiem prawa i myślę, że to, że chcemy pokazać prawne ustalenia przygotowane przez wybitnego prawodawcę, który był Bolesław Pobożny w XIII wieku, myślę, że pan lepiej to potrafi ująć ode mnie, skromnego lekarza pierwszego kontaktu, który próbuje troszkę budować mosty na ulicy Stradowskiej, a robię to również dzięki Halse Furleto i córce Małgosi, którzy nas tu gością już od wielu lat i próbujemy w tym skromnym miejscu, który pan prezydent już pozwolę sobie przypomnieć, że jest po raz drugi, kiedy jedną z naszych Holocaust Survivors, Stelle Miller-Madej, autorkę książki Oczami dziecka, nagrodą najwyższym medalem Sokoła. Pan prezydent Jacek Majchrowski. Bardzo proszę, panie prezydencie. Szanowni państwo, ja w zasadzie nie mam nic do dodania. Pan profesor Skotnicki wszystko powiedział. Chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nie tylko jako historyk prawa, ale jako prezydent miasta. To Stradomskie Centrum Dialogu jest miejscem może jeszcze nie wszystkim znanym. Może jeszcze jest takim, powiedzmy sobie, centrum poza centrum. Ale centrum, które już się zaczyna wpisywać coraz bardziej wyraźnie w kartę naszego miasta. Tak jak pan profesor powiedział, odbywają się tutaj spotkania, ja sam uczestniczyłem tutaj, warto podkreślić rolę jego. Rolę tego centrum, jako centrum właśnie dialogu polsko-żydowskiego. To jest specyficzne miejsce, gdzie możemy mówić o takim pełnym dialogu, bez żadnych zakamuflowanych, bez uprzedzeń, bez różnych takich dwuznaczności. Chciałem od razu podziękować także pani Furleto za udostępnienie tego miejsca, bo to naprawdę jest bardzo ważna rzecz. Cóż o samym statucie i o całej sprawie. Proszę państwa, tak czasami jest, że szuka się pewnych rzeczy bardzo daleko, a znajduje się je tuż obok siebie, nie wiedząc o tym, że się je ma. Tak też było i tutaj ze statutem galickim. Ze statutem, który jest tak jakby pierwszą w Polsce konstytucją praw Rzymu, która została nadana przez władcę. Konstytucją, którą warto podkreślić, była także, nie tego na 100% nie powiem, ale jedną z pierwszych na pewno, o ile nie pierwszą w Europie. Bo zwykle zapominamy o tym, że to właśnie Polska była tym krajem, gdzie znajdowali schronienie wypędzani z innych miejsc. To tutaj mogli swobodnie mieszkać, to tutaj mogli swobodnie handlować, to tutaj mogli swobodnie prowadzić swoją działalność gospodarczą. Oczywiście, tak jak pan profesor powiedział, że w okresie wcześniejszym traktowali jako konkurencję na handlu niemieckiego, ale także jako na handlu polskiego. Czasami mieliśmy do czynienia z różnymi bardzo niesympatycznymi sytuacjami. Ale obserwując całość przez wieki tych stosunków, można powiedzieć, że na tle Europy się chyba wyróżniamy pozytywnie w tej materii. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi za to wszystko, co robi w zakresie tego dialogu. Chciałem powiedzieć też, że jesteśmy jako miasto jednym z chyba nielicznych miast, które dba i to dba bardzo precyzyjnie i dokładnie o wszystkie kwestie związane z tradycją żydowską. To jest, nie będę mówił o takich sztandarowych rzeczach, jak chociażby festiwal kultury żydowskiej, ale też o tej działalności, która jest prowadzona przez pana dyrektora Ruska w Centrum Kultury Żydowskiej. To jest taka, powiem sobie znowu, przepraszam też za sformułowanie, tam to jest takie bardziej fajerwerkowe, to tu jest taka pozytywistyczna praca od Polska. Do tego dochodzi oczywiście działalność pana profesora, działalność wielu innych osób, gminy żydowskiej. Panie profesorze, pana działalność jest tutaj na czele tego wszystkiego. Bardzo dziękuję za wszystko, co pan dziękuję. Proszę państwa, jest w dobrym zwyczaju,
otwierając jakieś wydarzenie, rozpoczynając, podziękować wszystkim tym, którzy nam w tym pomogli. Więc chcę podziękować pani dr Małgorzacie Perkowskiej-Waszy, która jest admiratorem Paderewskiego, która przekazała mi swojego autorstwa wspaniałe książki o losach i stosunku Paderewskiego do Krakowa. Co Kraków zawdzięcza Paderewskiego. To piękna książka i bardzo pani gratuluję, dużo się z niej dowiedziałem. Dziękuję, że pani mi ten zachwyt nad Paderewskim przekazała. Proszę Państwa, każde wydarzenie wymaga wysiłku czasowego, intelektualnego, również finansowego. W dzisiejszych czasach trudno jest coś zrobić samemu i bardzo chcę podziękować tym osobom, które są tu na sali, które nam bardzo pomogły. Pan Piotr Skalski, znana w Krakowie postać, która nigdy nie odmówiła wsparcia czegoś, co jest ważne dla kultury, co jest ważne dla Lubrzenia. Panie Piotrze, bardzo panu dziękujemy, bo to pokazuje, że Krakowianie, nie tylko tacy jak pan, myślą o pomnażaniu dóbr, o budowaniu struktur, które pan tyle tworzył w Krakowie, w całej Polsce i w Europie, ale również dla pana wrażliwa jest sztuka. Bardzo dziękuję, że my skromni lekarze możemy do pana się zawsze zwrócić i pan zawsze nas jakoś wesprze. Chcę bardzo podziękować Tadeuszowi Jakubowiczowi, prezesowi gminy żydowskiej w Krakowie, który jest zawsze z nami, który mam wrażenie, Tadeusz, cenisz naszą skromną pracę i który nas również wspiera. Jest wśród nas pani Krystyna Rego-Arczyńska, która siedzi przede mną, która zawsze jest z nami, zawsze wzruszona i tak, Krysiu, jak czasem mówisz mi, że masz łezkę wzruszenia, to bardzo miło, że jesteś z nami i że zawsze mogę na ciebie liczyć. To jest bardzo dla nas miłe. Proszę Państwa, i last but not least. Chciałem powiedzieć, że wystawa ta trwa od 20 czerwca. I zakończę dedykacją, która jest, którą Państwo w zaproszeniach mieli, ale może nie do wszystkich, zaproszenie do Was dotarło, które Artur Szyk w 1934 roku napisał odręcznik, mamy ten odręcznik pisma. Artura Szyka dla Paderewskiego, Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jednemu z najwspanialszych synów Polski odrodzonych. W bezgranicznym uwielbieniu hołd składa polski Żyd Artur Szyk. 15 grudzień 1934 roku. Myślę, że ten wpis wart jest przytoczenia przed tak wspaniałym gremium naszej dzisiejszej gości. Jeśli mogę w takim razie prosić pana prezydenta i pana rektora o przejście od jednej gabloty do drugiej, abyśmy odsłonili dla mieszkańców Krakowa, dzisiejszych gości, wspaniały dar Ignacego Paderewskiego. Gdyby pan prezydent z tej strony gablota, bardzo proszę. Już panowie są grafikę Berka Joselewicza. Zobaczmy mincerzy żydowskich produkujących pieniądze i wspaniała grafika pokazująca eksport polskiego zboża przez żydowskich kupców, aby widzimy piękny symbol Gdańska podtrzymywałem dwoma lwami. Dzięki temu Polska szła, że tak powiem, bogactwo. I to organizowali żydowski kupcy. Nawet ci powstali, to nie były mincerzy. Proszę Państwa, i czwarta gablota, bardzo proszę. Już panowie są przyzwyczajeni. Proszę Państwa, został przetłumaczony na 7 języków. Na hebrajski, na jidysz, włoski, hiszpański, angielski, francuski i niemiecki. Kilka z nich tu pokazałem. Każda jest z pięknymi ilustracjami. Zobaczmy tego świętego Jerzego walczącego ze smotem, ale ten święty Jerzy jest emblematem Polski. Widzimy Pułaskiego i Haima Solomona. Obaj walczyli o wolny Stan Zjednoczonych, a Salomon pożyczył ogromną sumę pieniędzy Jerzemu Waszyngtonowi, był pierwszym ministrem finansów wolnej Ameryki. To czy nie piękne? Widzimy walkę kościuszkowską właśnie na Pradze, gdzie większość nie zginęła, a jest napisał wolność Waszą. Widzimy również rewolucję w 1905 roku przeciwko Rosjanom w Łodzi. Mały Szyk miał wtedy 8 lat, prawdopodobnie to pamięta.
I widzimy tego rabina, to jest całe 36 punktów po hebrajsku, ale równocześnie pogoń litewską. I wszystkie zawody, które realizowali Żydzi, jakby wbudowując się w tkankę tych sztetl, tych miasteczek, bo przecież byli żydowcy krawcy, szewcy, tutaj widzimy piekarza, tkacza, kowala, zegarmistrza. Gdyby nie oni, te miasteczka nie mogłyby normalnie egzystować. Jeszcze raz pokazane. Panie, dwa lata temu. Jeszcze chciałem powiedzieć dwa słowa, w Berorze nie powiedziałem. Po pierwsze uważam, że Artur Szyb zasługuje na coś więcej niż tylko skromne Stradomskie Centrum Dialogu. Marzy nam się, panie prezydencie, aby pod pańskim patronatem, pod protektoratem pana rektora, móc w Pałacu Sztuki najchętniej, przy Placu Szczepańskim. To jeszcze Witka trzeba. Musimy Witka przekonać, on jest dosyć drogi. Dlatego będę się zwracał do przynajmniej Pańskiego Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wsparcie, bo uważam, że warto by zrobić na przykład na wiosnę przyszłego roku wspaniałą wystawę wszystkich dzieł Artura Szczyka. Tu możemy tylko kilka pokazać. To jest pierwsza myśl. Będę prosił o poparcie w tej dziedzinie. I druga rzecz. Ponieważ statut jest tłumaczony na 7 języków, proszę Państwa. I ideą Artura Szyka, żeby on mówił o polskiej tolerancji na całym świecie. I otóż istnieje możliwość, abyśmy zrobili replik tego oryginału. Mam już nawet wydawcę, Austeria, która się chce tego podjąć. I chcielibyśmy, aby pan prezydent i pan rektor swoich wybitnych gości z całego świata mógł obdarzyć czymś, co jest takie ważne dla wizji Polski w ciągu 7 wieków na świat. I wydaje nam się, że to taki prezent wręczony przez pana prezydenta i pana rektora byłby jednym z ważnych elementów pamięci o polskości, o polskiej tolerancji, o Krakowie, o Uniwersytecie. Czy nasza propozycja znajdzie, że tak powiem, poparcie obu panów? Chciałem, żeby to był skromny gest ze strony naszego Stradomskiego Centrum Dialogu, a chcę powiedzieć, że to jest również dialog między lekarzem i pacjentem, który ja realizuję. Mamy tu spotkania chorych. Był tutaj posiedzenie dotyczące Polska-Afryka, gdzie było byłych polskich ambasadorów w Afryce. Także dialog między ludźmi różnych ich narodowości, różnej religii, różnych zawodów i różnego wieku. Nie tylko dialog polsko-żydowski, on jest bardzo oczywiście ważny. Ale to jest jeszcze jeden mały przyczynek do europejskości Krakowa. A zawsze mówimy, że Kraków to uniwersytet, uniwersytet to Kraków. Stąd obecność obu panów jest dla nas wielkim, myślę, dla wszystkich państwa zaszczytem. Za to bardzo dziękuję. Mamy jeszcze przekrój teraz przemówca. Ja chciałem na pana ręce, panie profesorze, przekazać moje przekroje z drugiego roku mojego pracy. Czyli z roku 1974. Otóż ja też odkryłem kiedyś Artura Szyka i o każdej z tych pocztówek napisałem oddzielną historię. To na pańskie ręce, z wielkim uszanowaniem, że pan do tego tematu już tak wraca. Nieskromnie próbuję kontynuować działalność naszego przekroju. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Może ktoś z moich tutaj przejdzie z pani. Proszę państwa, zapraszam naprawdę na kieliszek wina, wychodząc do restauracji Gościniec. Nawet restauracja już przyszła tu do nas. Ja nie boję, że państwo nie będą widzieli. Tyle, panie rektorze, panie prezydencie, jest w Krakowie tradycji, do której możemy sięgać. Myślę, że warto to też studentom naszego uniwersytetu przekazać. Właśnie przedłużyliśmy tę wystawę do końca października, aby studenci, którzy pod batutą pana rektora studiują w Krakowie, mogli również tutaj być. W ciągu najbliższych dni mamy kilka takich spotkań zaplanowanych. A ja wznoszę teraz za zdrowie pana profesora, który sięga tak skutecznie i z takim dziękiem.
Dziękuję bardzo. Panie, mam